Dobra, mamy się w znajomych? Czy ty mnie nie masz znajomych? No nie, no panda tyle puch ma, to na pewno mnie nie dodał. Nie no, ja dodaję chłopie 1000 zł donate. Okej, spoko, rozumiem. Hej, cześć, witajcie, jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku z waszej ulubionej serii na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj ze mną Panda. Siemaneczko. Cześć Panda, słuchajcie, dzisiaj w sklepie mamy naprawdę bardzo fajne rzeczy, bo mamy m.in. ofertę za 53 zł, gdzie jest 9 megaboksów, 100 gemów. No Panda, myślę, że fajnie by było, jakbyś to ustrzelił, co? Wierzę w ciebie, Panda, wierzę w twoje nadprzyrodzone zdolności trafiania, wybierania numerków, o tak. Ej, jeszcze taką wróżbę małą zrobimy, otwieram małą skrzynkę. Jeżeli coś fajnego poleci, to znaczy, że ten odcinek będzie przekozacki i każdy obowiązkowo musi zostawić łapkę w górę. W ogóle Panda, jako że jesteś gościem, to ile musi być łapek pod tym filmem, tak dla ciebie, żeby był właśnie kolejny odcinek? Tak, dla mnie, no to 44 tysiące będzie odpowiednią liczbą. To jest dużo, ale może damy radę, słuchajcie, każdy musi się zmobilizować. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, próbujemy dobić to 44 tysiące. W ogóle powiem wam taką ciekawostkę, że pod odcinkiem z JJ-ką, wiesz Panda, ile jest łapek? Ponad 100k, a jak? 112 tysięcy tam zostawiliście, nie, ta seria bije totalnie rekordy. Dobra, ja otwieram skrzynkę, bum. Jest dwójka. Punkty do Edgara, punkty do Bula. To są punkty do potężnych postaci, także będzie potężny odcinek, nie ma co. Oprócz tej oferty oczywiście mamy tutaj jeszcze takie fajne skiny. W ogóle tutaj jest skin z ostatniej szansy, tańczący Brock, przebranie. Jest na przykład Mroczny Lord Spike. Słuchajcie, ja bym mega chciał, żeby Panda właśnie trafił mi tego skina. W ogóle nie wytłumaczyłem, ale w tej serii chodzi o to, że tu mamy rzeczy z mojego sklepu i ja za chwilę je będę numerował w ciemno. Znaczy numerował w ciemno, no ja normalnie ponumeruję, a Panda w ciemno będzie musiał wybierać numerki tych rzeczy, które będę musiał kupić. Panda będzie miał 3 wybory plus jeden taki dodatkowy. Czemu dodatkowy? Bo to jest wybór specjalnie dla was, także oglądajcie koniecznie do końca, bo będziecie mieli do wygrania coś naprawdę bardzo fajnego. No minimalnie będziecie mieli do wygrania 80 gemów, czyli takiego megaboksa, a maksymalnie możecie mieć do wygrania dzisiaj taką fajną ofertę, na przykład za 52 zł albo 170 gemów. Oglądajcie koniecznie do końca, a jeżeli będziecie chcieli wziąć właśnie udział w tym konkursie, żeby coś z tych rzeczy wygrać, co Panda wam na koniec wylosuje, to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, czyli wciśnijcie ten czerwony guziczek tam na dole. No i napiszcie jakiś komentarz na temat filmu. Na przykład możecie napisać, z jakim youtuberem powinienem nagrać kolejny odcinek z tej serii, kogo byście chcieli w niej zobaczyć, koniecznie piszcie w komentarzach. Dobra, drogi Pando, słuchaj, ja tutaj już się biorę za numerowanie i generalnie jest też taka zasada fajna, że jedno pole, jeżeli trafisz, to będziesz miał dodatkowy los. Musisz mi teraz powiedzieć szybko numerek od 1 do 10, tak szybko. 4. 4, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, okej. Ja sobie tak w głowie ułożyłem takie początkowe numerki, żeby zaznaczyć to pole, no i to pole już będzie przez cały odcinek. To pole przez cały odcinek dzisiaj będzie dawało ci jeszcze jeden los, jeszcze jeden wybór, czyli możliwe, że jeszcze więcej rzeczy będę musiał kupić. Dobra, już się biorę za podpisywanie. To zrobimy tak, to zrobimy tak. Ja tego gościa bardzo nie chcę pod tym numerkiem. Wiesz, o kogo chodzi. Oj, wiesz, o kogo chodzi. El Atomico? Weź, nie, ja nie mam tak dużo starpońców jak ty. Stary, proszę, nie celuj w niego, nie rób mi tego. No to Panda, słuchaj, to jest ten moment. Możesz mi podać numerek, który chcesz wybrać. Daj na to 8. 8, tak, od początku. Okej, a czy nie chcesz zmienić może? Tak, wiesz, zapytam Citroxa, pytałem, siostrę pytałem, JJ-kę pytałem, to ciebie też zapytam, nie chcesz może zmienić? Nie no, 8 taka fajna, nie chcę zmienić. Dobra, to jest jakiś twój szczęśliwy numer czy coś? Nie, tak o. Tak randomowo? Tak. Nie wiem jak ty to zrobiłeś, ale trafiłeś w to pole z dodatkowym wyborem. Także czekaj, w tym momencie muszę kupić to, co ustrzeliłeś. Tutaj już ładnie, czekajcie, sprawdzę. Wszystko, o dobra, tutaj wszystko jest dobrze wpisane, bardzo fajnie. No nawet teraz muszę gemy doładować. I wiecie co, ja sobie chyba doładuję od razu przynajmniej tyle gemów, bo coś czuję, że no dzisiaj z tobą wydam dużo. Ej, możliwe, że będzie rekord serii pod względem wydawania kasy, bo Panda już zaczyna z grubej rury. Ja już tu doładowałem 170 gemów, stary. Jak myślisz, co muszę kupić jako pierwsze? Skoro gemy, no to nie El Atomico. No dokładnie, przynajmniej nie tyle. 50 te bym obstawiał, kurczę, tą Street Ninja Tarę. A 59 gemów ona kosztuje, ale słuchaj, pole, które ma dodatkowy wybór, to jest Królewski Agent Colt. Za 79 gemów, ostatnia szansa na zakupy. W ogóle widzowie, słuchajcie, jeżeli byście chcieli tego Colta, to macie 12 godzin tylko na niego. Ej, no to nie, no to nie wiem, czy nawet jak wrzucę ten odcinek, to już będzie w sklepie, także jeżeli... Jak oglądacie ten odcinek, to już tych skinów już raczej nie ma, bo Damian długo montuje. Okazję, tak. No, ale musicie, słuchajcie, uważać, jak kupujecie jakieś skiny, to polecam z kodem twórcy. Tu na przykład może być kod twórcy Damian, to wtedy mnie wspieracie. Ale może być na przykład Pandę, jak chcecie Pandę wesprzeć. Też zawsze fajnie, jak wspieracie jakiegoś polskiego twórcę. Dobra. Jezus! Co zrobiłem? Co? Co ty żeś zrobił? Zagapiłem się. Ej, ale bo kosztował tyle samo gemów. Co ty kupiłeś? Panda! O
odpaliłem Marianę. Zaczyna się. To będzie potężny odcinek. Dobra. Kupiłem tańczącego broka. On kosztuje tyle samo gemów, co królewski agent Colt. Co mam teraz zrobić? Co proponujesz? Musisz kupić jeszcze Colta, żeby mieć karę za to, co żeś zrobił. Panda, czyli ewidentnie panda chce iść na rekord gemów wydanych. Nie no, widzowie. Dobrze, że dał duży próg łapek na kolejny odcinek. Pewnie nie dobijecie, więc prawdopodobnie to będzie ostatni. Ja. Dobra, panda, a tak wracając na szybko do naszej planszy. Muszę tu wykreślić tego skina, którego kupiłem omyłkowo, a on już odpada. Jaki byś numer teraz dał? Tak o. Jaki numer bym dał? Dajmy na to 3. A, okej. Okay. No to nie był ten tańczący brok. Panda mówi, że muszę tego tańczącego broka kupić. No dobra, no zrobię to. Zrobię to, słuchajcie widzowie. Zrobię to. Boom. Czyli już teraz masz dwa skiny. 160 gemów w tym momencie poszło. To nieźle. Bo przez moją pomyłkę. Ej nie, panda, bijesz rekord totalnie. Dobra, wracamy do planszy. Słuchaj, nie chcesz mi odpuścić kupienia tego kolejnego skina z tego wyboru. Dalej chcesz cisnąć, rozumiem. 3? No niech będzie. Ale nie, w sensie, aha, że chcesz dalej być przy tej 3. Tak, tak, no. Panda! Panda Gaming! To jest nasz pierwszy wspólny odcinek. Wyzeruję ci dzisiaj to konto. Panda Gaming! Zostajesz przy tym oficjalnie. Bo już po, no już po mojej reakcji na pewno wiesz, o co chodzi. Nie! Ej, słuchajcie, trzeci skin. Skin, którego najbardziej nie chciałem z tych wszystkich. Jeszcze omyłkowo kupiłem kolejnego skina. Ja, ej, w ogóle powiem wam tak. Ej, a ile masz star pointsów? 16 tysięcy. Ja chciałem, wiesz co, ja chciałem Jessie. No dobra, kiedyś tak, ale no ja tak dużo ich nie wbijam. Chociaż teraz gram więcej na tym koncie, to może się uda, ale no dobra. Ej, boli mnie to. Tyle to ja mam w jeden sezon. Dobra, panda, ja z tą nie gadam. Panda, od dzisiaj się do ciebie nie odzywam, stary. No zagram tym Elatomico. Bo jest... Dobra, dobra. Gramy sobie teraz duo, nie? Jak coś jedno. Co wybór tak miało być, a już kupiłem 3 skiny. Panda Gaming, co ty robisz? Skoro bierzesz El Atomico, to mi by też wypadało wziąć coś za Star Pointsy. O, no tak, tak do pary, to by był dobry pomysł. Ja... Nie, ten skin mi się nie podobał, chociaż może w grze będzie ładnie wyglądał. W grze fajnie wygląda, bo ten smród idzie za nim. Okej, okay. No dobra. Ja go mam też. Aha, no wiesz, akurat ty to masz tyle tych Star Pointsów, że ty tam wszystkie skiny już na pewno masz, nie? No, 200 tysięcy jeszcze mam. Dobra, no dobra, czekaj, to jak tu sobie lecimy? Ten pirat Karl, spoko. Mi się podoba. Ma właśnie zmienione animacje, nie wiem czy pamiętasz, jak testowaliśmy to jeszcze nie no miał. No nie miał, nie miał, pamiętam. Ej, właśnie, bo to nie jest nasz pierwszy odcinek, źle powiedziałem wcześniej, to jest nasz drugi odcinek. No, a jak chcecie więcej odcinków z Pandą? To jest nasz trzeci odcinek przecież. Albo nie, jeszcze do ciebie na kanał były. No. No tak, ale był odcinek u ciebie i znowu jest u ciebie. I powiem ci ciekawostkę, że fest dawno El Primo nie grałem. On tak sobie leży po prostu na tych 500 pucharkach u mnie. Dobra. O, tu jest. Co? Ty. On sobie wyszedł z krzaka. No właśnie widzę, dobra, ja tutaj. Co to było? Ja tu na spokojnie. Soczek, a ty brat, 9 sekund masz na powrót. Ej, damy radę to zabrać, myślę. Ten... Nie wiem czy zdążysz gdziekolwiek dojść, skoro jesteś El Primo. No wiem, no właśnie to jest to utrudnienie. Wziąłem tego, tym Coltem by się dobrze grało. Albo Brokiem. Ej, Jezu, ej, tu jest El Primo, ty. Co jest, jak mnie chłop wyrzucił. Ty, trafisz go, żebym uciekł, dobra. Trzymasz się tam, on ma, dobra, ja na niego idę, bo on ma. Czekaj, o Jezu. Dobra, leży, 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 nie, przerzucił mnie znowu. Dobra, dobra. Ej, jest źle, bo głowa, 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 nie dam rady. Przerzuciłem głowę! Przerzucił głowę, co za chłop. Aj, tak leżę, dobra, no. Ale zebrałem ci jakieś cuby w ogóle, więc git. O, dobra, ja już zbieram drugi, mówisz? Okej, okay. Okej, okay, to mi się podoba. Miałem coś innego zrobić, ale dobra, nieważne. Dobra, ja tu cię... Dobra, powinienem się bać chyba. No. My jesteśmy, myślę, że bez szans, chyba że panda coś wyczaruje. Dobra, jeszcze tu jakaś ucieczka szybka. Bo oni na nas lecieli teraz tylko dlatego, że ten trzeci team gdzieś siedzi w krzakach i nie wychodzi, nie? Ale dobra, ja mam zero. Czy straciłeś jakieś puchy? Ja też mam zero. Nice, dobra, nie straciliśmy puch, graliśmy na wysokich puchach, jak grałem tym El Atomico. Nie no, w grze nie wygląda tak źle, myślałem, że będzie gorzej. Dobra, panda, jednak możemy zostać dalej przyjaciółmi, spoko. No to ja, słuchaj, muszę wykreślić oczywiście Colta, którego musiałem kupić. El Atomico. Czekaj, w tym momencie to jest 170 gemów prawie i 10 tysięcy star pointsów. Lecisz na rekord, dobra. To co, czekaj, bo ja muszę w ogóle... Aha, bo ja muszę jeszcze zmienić liczby teraz, zapomniałem. Dobra, panda, powiedz mi jedną rzecz. Potrzebuję wiedzieć ją od ciebie. Ile masz aktualnie puszek, dokładnie? 32584. A jaki miałeś rekord? Więcej trochę? 32668, 80 różnicy. Dobra, nieważne, coś pomieszałem, bo ogólnie w tym momencie, stary, zostaje tylko 7 pól przez to, że 3 rzeczy kupiłem, czyli nie może być już na przykład 8. Ale dobra, no już sobie dwie rzeczy podpisałem.
podpisałem przynajmniej, dzięki za podanie tego. Ja muszę tutaj ten, jakoś to rozkminić. Pamiętaj, Panda, że... No zostało, bo tak. Dobry traf na początku wleciał. No tak, ja wiem, uspokój się. Panda, spokojnie. Dobra, szczęśliwa liczba. Muszę teraz tak trafić, żebyś cały sklep kupił. No, wprowadzimy kiedyś może taką liczbę jedną, że cały sklep będzie... Nie no, ej, 100 tysięcy łapek i wprowadzamy opcję w następnym odcinku, że trzeba kupić cały sklep, ale to jest chyba wykonalne, myślę. Musicie to zrobić. Jezu, uspokój się, Panda. Dobra, dawaj, musisz podać jakoś dobrą liczbę. Taką, wiesz, jest jeden skin, który bardzo chcę i na którego nie szkoda mi będzie pieniędzy. A jest od 1 do 7, czy jak? Tak, od 1 do 7. Miałeś 8, miałeś 3, dodajmy jakąś piątkę tak po środku. Panda, słuchaj, wiesz, że na planszy nie ma już El Atomico. Bierzesz to pod uwagę, co nie? No tak. Może chciałbyś zmienić. Na piątce? Ciekawe, co może być pod piątką. No nie mogę zdradzać takiej informacji jako prowadzący tego teleturnieju. Tak z dobrego serca, serio, Panda, ufasz mi? Jeżeli mi ufasz, to zmień. Jeśli ci ufam. Tak. To jest pod względem tego, że to jest coś drogiego, czy to jest pod względem tego, że ci się nie podoba? Nie, generalnie... Jeżeli miałbym oceniać twój wybór na piątce, podoba mi się jak najbardziej, ale myślę, że mógłbyś tu coś fajniejszego. Jezu, za dużo już gadam, dobra, ostatecznie, zostaje ta piątka czy nie? Aha, czyli mógłbym coś fajniejszego. Dobra, zostawiasz czy nie zostawiasz? To już musi być szybka decyzja, za dużo tutaj powiedziałem niestety. No to dawaj jedynkę w takim razie. Ostatecznie? Bo już nie wiem... Dawaj. Dobra, ja wychodzę z tego odcinka, sorry. Cześć. No i fajnie. Panda! Okay. Na pewno nie chcesz zmienić? Na pewno? Może tą piątkę jednak? Nie, jedynka lepsza. Teraz już nie ma odwrotu, kupujesz. Ostatecznie, jedyneczka. Dobra, ostatecznie jedynka. W ogóle jak powiesz słowo ostatecznie, to już jest na pewno ostatecznie. Ja nie mam nic do gadania. Szczerze, co myślisz o tej jedynce? Co to mogło być? Teraz, po tej naszej całej rozmowie. Co to mogło być? Jeśli piątka była spoko, a jedynka jest gorsza, to może być coś takiego jak... Nawigatorka Colet? Chciałem cię już zbejtować trochę, wiesz? Doładuję kolejne 170 gemów. Albo może od razu... No, głupio to robię. Od razu 2000 dawaj. No, z Pandą Gaming to tak trzeba robić odcinki niestety. Słuchaj, chciałem cię pobejtować już, jak już powiedziałeś tą jedynkę, bo powiem ci, że w szoku trochę byłem. No. Bo słuchaj, pod jedynką jest mroczny Lord Spike. Nie chciałem, żebyś, wiesz, chciałem cię jeszcze pobejtować, żeby nie było, że ustawione czy coś. No bo akurat powiem wam, że nic tutaj nie jest ustawione. Żadne numerki, w ogóle przebranie z okazji chińskiego nowego roku. Jakby było ustawione, na pewno bym nie chciał tego El Atomico kupić. Ale jest mroczny Lord Spike, siemano, ale on jest fajny. Ja pamiętam, jak my się nim jaraliśmy właśnie wtedy tam u ciebie na odcinku ze skinami. Ej, więcej tych odcinków zrobiliśmy, my tu mamy już z 5 odcinków tak naprawdę. W sumie. Albo z 4? Dobra, no, nieważne. 4 lub 5. Ale ten skin jest śliczny, słuchajcie. Ej, kto by chciał mieć takiego skina, pisze teraz w komentarzu mroczny Lord Spike. Serio, on jest naprawdę ładny. Słuchaj, nie sądziłem, że z tobą wyjdzie aż tak mocny odcinek. Co jest? Ej, mapa się zmieniła. Ej, no tak, bo ja musiałem tryb zmienić, no tak. A my nie zwróciliśmy uwagi. Dobra, damy radę i tak. O, jest Edgar od lewej. Dobra, będzie skakał zaraz. Ten Edgar chyba. No ma 4, no nie. Ja mam dojazd totalny, nie, no nie mam mnie niestety. O, złapiesz go. Aj. Prawie było. Szkoda, prawie było. Ej nie. Ale, nie, Panda, jeszcze jedna, 3 sekundy. Minus 5. Ej, dawaj, zrobimy jeszcze jedną? O, tym powinno pójść fajnie. O, no i to mi się podoba, jest impreza. Okej, mamy respa, że ja widzę tutaj dużo skrzynek. Pakujemy się od razu na środek i wracamy tu potem? Taką taktyką? Ja bym tak zrobił. Nie zdążymy, bo ja powoli skrzynki biję. Dobra, czekaj, bo ja tutaj... Chyba, że ty. No właśnie, ja też już nie mam jak, bo już tam poszli piersi. Dobra, ja tą wezmę już, git. Na środku jest Maxi Byron. Tutaj na dole mamy Amber. Dobra. Tam 400 HP ma. Powinna leżeć. Dobra, leży. Oni mają dużo cubów. O nie, dobra. Pamiętajmy, że jest 5 drużyn, żeby się nie podpalać. Czekajcie, ktoś ich tam ubija, fajnie by było ich złapać tak w środek, między dwie drużyny. To wtedy by sobie raczej nie poradzili. No dobra, my tu już wiesz. Już ma 5 par cubów. Jezu, ale mnie ubija ten Byron. Jeden strzał i tyle HP. Już ma 6. Dobra, ja tu mam tego ulta dalej trzymam w defensywie, nie? O Jezu! O nie. Uciekaj. Co za chłopek. Dobra. O, ładnie. Wiem, dzięki. Dobra. Mało HP ma. U góry jest Max. Ej, my teraz się na środek pchamy. My jesteśmy w środku bitwy, więc... No. Jezu, on ma 7. Ej, nie mamy jak stąd uciec chyba, chociaż. No co to za... Dobra, załatwiłem go. Trzymaj się, Panda. Trzymaj się. Kamperzy totalni są. Dobra, ej, oni nie wiedzą chyba to. Nie, wie. No już po tobie chyba, co? Panda movement boga? Jest. Dobra, to mi się podoba. Cisnę tych szmuli. Leży? No i padłem od ulta. Jezu. Uciekaj, bo cię bije. No wiem.
Dobra? Top 2, nice. Jezu, dobra, trafia. Padasz. No, bez szans tu, ale dobra, zrobiliśmy to top 2, jest. Uff. Panda, twój ostatni wybór, a potem będziesz wybierał dla widzów to, co oni będą mieli do wygrania w dzisiejszym odcinku. No to Panda, tym razem będziesz musiał podać numerek od 1 do 6. Ja już tutaj się zabieram za podpisywanie. Powiedz mi, jakąś taką fajną liczbę, może dzień, w którym się urodziłeś. Nie wiem, jak ty to przewidziałeś, ale ja generalnie chciałem powiedzieć czwórkę, nie? Bo ósemka była spoko trafem, a czwórka to jest połowa z ósemki, więc też by coś fajnego dropło. A w dodatku rodziłem się 4 kwietnia, więc podwójna czwórka jakby. To chciałeś czwórkę dać, dobra. Ja generalnie jeszcze nie podpisałem niczego, to może czwórkę umieszczę w jakimś takim miejscu fajnym. Hehe, to będzie od ciebie zależało, czy ją weźmiesz, czy może nie. Mi się coś wydaje, że z tą czwórką coś żeś tam nakręcił. Lepszym wyborem będzie dwójka. Dobra, no to jest twoja koperta, to ja ci zaproponuję czwórkę. No nie wiem, kurczę. No chciałeś tą czwórkę, tak, wiesz jak jest. Musisz użyć słowa ostatecznie i wtedy wiesz, już ja nie mam nic do gadania, tak jak ci mówiłem. Dobra, to ostatecznie dwójka. Drogi Pando, słuchaj. Pod czwóreczką umieściłem kosmiczny wubul. Był pod czwóreczką za 150 gemów. Spoko akurat. Jest bardzo spoko. A, pod dwójeczką jest skin, o którym wcześniej rozmawialiśmy, bo jest to uliczna tara. Także co się odwlecze, to nie uciecze. Fajnie, fajnie. To dawaj szybką gierę i za chwilę lecimy losować, co widzowie dzisiaj będą mieli do zgarnięcia. W ogóle, co tu się dzieje na tym odcinku? Mapa się zmienia. Ja mylę się z kupnem nie tego skina, bo kosztowały tyle samo. Panda mnie tutaj z pieniędzy obrabia na odcinku. O, dobra, czekaj, ja tutaj. Ile gemów już wydałeś? Nie wiem, no ale z 200 coś. Widzowie, napiszcie w komentarzu, ile gemów wydałem. O. Dawaj tam. No musimy ją zgarnąć. Masz ją, super. Dobra, tu jeszcze w tych krzakach, wiem. O Jezu, ale mnie ubił. Mamy go, no super. Dobra, pięknie. Jest tu skrzyneczka do zgarnięcia. O, nie. Tutaj jest ta Jessie. No nie, no trafiła mnie, no co za. O, nie mają 6. To mi się nie podoba. Może, czekaj, tu chcesz ich ubijać, a może ich zaatakuję od drugiej strony jakoś. Lepiej nie za bardzo, bo ten Rafs jest jakiś napalony i strzela co sekundę. No widzę, oni tutaj jakieś emotki mi wysyłają. Ej, może czekaj, patrz, spróbujemy takie taktyki. Uje, dostałem. Łapkę w górę niech zostawią. Właśnie, jak zostawią łapkę w górę, to ich nie załatwiamy, nie? I kręci się ten Rafs, zobacz. On taki niby chce coś robić, a niby nie. Kogo masz plecy? No i super. Dobra, właśnie tak myślałem, że gdzieś tu w krzakach. No nie, przyciągnął mnie! Jak? Co za... Jak cię porobił? Jezu, serio, dlaczego mnie w ogóle? Gdzie tam pierwszy szedłeś? No nie, i my to przegramy. O nie, Panda. Dobrze, Panda, super. Nie! Mnie porobił? Ciebie też się nie spodziewałeś. No nie, i mamy minus 5. Ale no dobra, jaka smutna tara, w ogóle fajna animacja tej tary jest. Dobra, no niestety będziemy, słuchajcie widzowie, ostatnią gierę kończyć z porażką, ale nic straconego. Panda, słuchaj, ja tutaj wykreślam tą uliczną tarę. W sumie spoko, bo ona jakoś super dużo też nie kosztuje, więc odpada coś. A, to dlatego tak w tą tarę chciałeś, żeby widzowie po prostu tańszego skina nie trafili, tylko mogli wygrać coś fajnego. I teraz tak, od 1 do 5, ja cię już tu nie pytam o numerki. Także w tym momencie od Pandy zależy, co będziecie mieli do wygrania, także Panda, proszę, od 1 do 5. Okej, czyli może być tak, oferta za 50 zł, nawigatorka Kole, pierożkowy Daryl. Tak, pierożkowy Daryl to by było najgorzej. To ja wybieram numer 5 ostatecznie. I nic nie mówisz, tylko go kupujesz. Jak go kupuję? To nie jest dla mnie, tylko dla widzów. Powiedziałeś słowo ostatecznie, no i nie mogę nic zrobić. Dobra, ja bym, słuchaj, chciał być tutaj troszeczkę milszy dla widzów, Panda, bo przez to, że powiedziałeś ostatecznie, no to widzowie mają dzisiaj coś do wygrania, ale jest to tylko 80 gemów, bo jest to nawigatorka Colette. Mogło być lepiej, mogło być 5 dyszek, ale macie do wygrania dzisiaj 25 ziko. Jeżeli chcecie właśnie wygrać doładowanie na te 80 gemów, to wystarczy, że zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujecie mój kanał, tak jak wam wcześniej mówiłem, czyli wciśniecie ten czerwony guziczek tam na dole, no i napiszecie w komentarzu, z kim powinienem nagrać kolejny odcinek właśnie z tej serii, możecie zaproponować jakiego tylko youtubera chcecie. No i co, Panda, ja ci strasznie dziękuję za to, że chciałeś wystąpić ze mną na odcinku. Nie jestem na ciebie zły za tego Elatomiko, serio, przeszło mi, nie jestem już zły. Fajny odcinek wyszedł, myślę, że widzom też się podobał. Generalnie możecie wpadać na kanał Pandy, macie link oczywiście w opisie. Zapraszam serdecznie. I ile tych łapek było, żeby był kolejny odcinek? 44 tysiące koniecznie musi być. No ja coś czuję, że to jest wykonalne, bo pod odcinkiem z Gabi chyba jest 20 parę, więc... Oj, Panda, no tutaj... We mnie nie wierzysz? Znaczy, wierzę w ciebie. Normalnie, 44 tysiące wlatuje, zrobimy. Zobaczymy, czy się uda. Dobra, no to od nas to by było dzisiaj na tyle, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Siemka. Eluwina, ta każda gra się tu zaczyna. Eluwina, dla Tary, Kruka, Spajka, Gina. Eluwina.